Nazywam się Paweł Makowski. W trakcie wykładu zostanie omówiona kwestia dwóch projektów OWASP-a. Będzie to OWASP Top 10, czyli 10 najpopularniejszych błędów aplikacji internetowych oraz metodologia ASVS, czyli jak przeprowadzać nasze testy naszych aplikacji pod względem bezpieczeństwa, tak aby to wszystko miało jakiś większy sens. Jak widzą Państwo na obecnym slajdzie, na obecną chwilę istnieją dwie wersje OWASP Top 10. Jest tu wersja 2013, czyli nieco starsza, oraz 2017, która obecnie jest w wersji RC2, czyli jeszcze nie tej oficjalnej, niemniej już nic nie powinno się w niej zmienić. Różnica między wersjami jest taka, że w aplikacjach wytwarzanych przez programistów udało się już w miarę wyeliminować CSRF-a oraz problemy z redirectem oraz forwardem, o których później oczywiście opowiem. Za to pojawił się coraz większy problem z atakami z wykorzystaniem XML-a, PHP Object Injection. No i tutaj pojawił się taki dość nietypowy punkt A10, który dotyczy nie tyle błędów w naszym kodzie, co braku informacji na temat takich dziwnych zachowań klientów na naszych serwisach, braku logów jakichkolwiek ataków i tak dalej. W pierwszej kolejności Injectin, w tym wypadku mamy SQL Injectin. SQL Injectin jest to wstrzykiwanie kodu SQL do zapytań w MySQL-u czy też innej bazie danych. Może to nastąpić, jeżeli dane od użytkownika z zewnątrz nie zostaną zbindowane, zostaną umieszczone jako część zapytania SQL. W takim wypadku, na przykład, jak widzimy w drugim przykładzie na slajdzie, może dojść do sytuacji, gdzie użytkownik jako pole user na przykład poda admin, po czym w dalszej części swojego username'a poda komentarz SQL-u, w efekcie czego dalsza instrukcja zapytania, czyli end password, zostanie całkowicie anulowana, tym samym zalogujemy się na administratora, w ogóle nie znając jego hasła. Tutaj warto zwrócić uwagę, że jeżeli chodzi o preparowanie, preparujemy dosłownie wszystko, co nie jest częścią zapytania, czyli jeżeli chcemy sprawdzić, czy jakiś użytkownik nie jest zbanowany, chcemy sprawdzić jakieś HTTP referer i tak dalej, wszystko powinniśmy bindować, ponieważ wszystko, co pochodzi z zewnątrz, może zostać zmanipulowane, może tam zostać wstrzyknięte zapytanie SQL. Kolejna sprawa z bezpieczeństwem to co potencjalna osoba atakująca może uzyskać dzięki takim atakom oraz w jakich sytuacjach. W chwili, gdy są zwracane jakieś dane, oczywiście możemy wyświetlić jakieś dane, ktoś może się zalogować na admina, może wyświetlić prywatne dane innego użytkownika, no ale co w wypadku, w którym nic się nie wyświetla, jeżeli jest to na przykład sprawdzenie, czy dane IP nie jest zbanowane, czy dany użytkownik ma dostęp do danej treści. W takim wypadku istnieje coś takiego jak Blind SQL Injection, który polega na opóźnianiu zapytań, czyli na przykład wstrzykiwaniu slip 15, w efekcie czego odpytując taką stronę z atakiem, jeżeli strona jest podatna, będzie nieco wolniej się ładować, dzięki czemu możemy wykorzystać taki SQL Injection, aby poprzez opóźnianie ładowań z instrukcjami warunkowymi w samym zapytaniu, na przykład dotrzeć do nazwy użytkownika oraz hasła do samej bazy danych, co w przypadku, gdzie jeżeli mamy na przykład publiczny PHP MyAdmin, daje atakującemu możliwość dostępu do całej bazy. Kolejna sprawa, jeśli chodzi o SQL Injection, jest to kwestia load file'a oraz dumpowania, czyli jeżeli mieliśmy w naszej bazie danych sytuację, gdzie dopuściliśmy, aby tego typu funkcje działały, osoba atakująca może nie tylko wykraść jakieś dane z samej bazy danych, ale również pobrać z samego serwera jakieś dane, na przykład EC password przez load file'a, czy też stworzyć na serwerze backdoora, którym będzie w stanie później przejąć serwer i robić na nim, co mu się tylko podoba. Kolejnym punktem OWASP Top 10 jest to Broken Authentication, czyli tak jak widzimy na prezentacji, jest to kwestia z logowaniem, z uwierzytelnieniem. Tutaj
Większość aplikacji, jeśli widzimy system logowania, no to z reguły jest to input typu login czy też email, mamy dalej hasło i teoretycznie cała z tym zabawa. Praktycznie jest tutaj masa rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę, aby taki system logowania był bezpieczny. Zaczynając od zwykłego SQL injection przez siłę hasła, gdzie tu trzeba zaznaczyć, że nie liczymy tylko tego, czy hasło ma minimum na przykład 6 znaków, czy ma dużą i małą literę, czy ma znaki specjalne. Jest jeszcze kwestia na przykład maksymalnej długości takiego hasła. W przypadku, jeżeli dopuszczamy, aby hasło było dowolnej długości, ktoś może za hasło próbować użyć na przykład treści całej książki, gdzie taka treść całej książki, jeżeli wpadnie do naszego systemu, naszego haszowania, może nieźle obciążyć serwer, co w przypadku może doprowadzić do ataków DOS czy też DDoS oraz ułatwić atakującemu na przykład sprawdzenie listy adresów e-mail, które występują w naszym serwerze poprzez właśnie opóźnienia w haśle w sytuacjach, gdzie e-mail zostanie odnaleziony. Kolejna kwestia to SSL oczywiście, resetowanie hasła, no to tutaj też dochodzi kwestia, czy ujawniamy informację, że dany e-mail istnieje w danej bazie, na ile łatwo jest takiego, jakie są metody resetu hasła, jeśli chodzi o podpowiadanie, czy na ile pytania, które mają ułatwić odzyskanie hasła, czy też nie są zbyt łatwe do złamania. Kwestia tutaj oczywiście jeszcze brute force. Z reguły, jeżeli instalujemy na przykład aplikację z domyślnych ustawień, na przykład Laravela, czyli jedna komenda i mamy już system logowania, taka aplikacja nie jest jakoś szczególnie zabezpieczona przed brute force. Jeżeli ktoś wykona ciąg ataków, oczywiście wszystkie przejdą, nie ma żadnej blokady. To też jest nieco bardziej skomplikowana sprawa, jeśli chodzi o brute force, ponieważ jeżeli zaczniemy używać często stosowanych praktyk, jak blokowanie użytkownika na przykład na 5 minut, ponieważ ktoś 3 razy wpisał mu złe hasło, w takiej sytuacji możemy doprowadzić, że dany użytkownik będzie zbanowany przez jakiegoś trolla internetowego, mimo że sam nawet raz nie popełnił błędu. W takim wypadku oprócz opóźnień w logowaniu czy też prowadzenia recapture, warto jeszcze wprowadzić bazę zaufanych adresów IP, aby odróżnić, czy błędy w logowaniu występują z IP-ka, w którego praktycznie zawsze loguje się użytkownik na przykład ze swojego telefonu, czy jest to jakiś nowy IP gdzieś z Meksyku czy innego dzikiego kraju. Kwestia oczywiście to błędna walidacja, czy też brak walidacji. No w błędnej walidacji oczywiście kwestia, czy sprawdzamy, czy poprawny jest adres e-mail, jeżeli chodzi o hasło, czy jest za krótkie, za długie i tak dalej. W kwestii jeszcze samego publicznego loginu, tutaj też najlepiej, aby system, login, którym się logujemy do naszych aplikacji, nie był to adres e-mail, który być może wielu osobom jest znany, z naszą osobą, tudzież jakiś login, który jest wyświetlany na naszej stronie, gdzie znając login na przykład z forum naszego, możemy z automatu znamy login, którym się dana osoba loguje. Kolejny punkt, czyli A3, jest to brak dodatkowych zabezpieczeń dla poufnych danych. No tutaj chodzi właśnie o przechowywanie danych na naszym serwerze, czyli czy mamy tajne dokumenty w publicznym katalogu, czy nasze hasła są jakkolwiek szyfrowane, jeżeli są szyfrowane, czy mają jakąś unikalną SUL, czy jest to zwykły MD5, które można złamać tęczowymi tablicami na przykład. A4, czyli nowy punkt w metodologii SOS, w OWASP-ie, dotyczy on ataków przez XML. Jak widzimy na przykładach, obecnie z wykorzystaniem XML można przez doctype'a pobrać na przykład z serwera etc password. Tutaj ten atak można bardzo łatwo wyłączyć po prostu używając funkcji wyłączającej interpretację tego typu elementarów. Tego typu ataki występują często, jeżeli piszemy aplikacje wykorzystujące XML z zewnętrznych serwisów, na przykład piszemy jakiś własny czytnik RSS, czy też chcemy z innej strony pobierać dane na przykład walut, czy innych danych, jakiegoś Counter-Strike'a, jeżeli to jakaś strona fanowska. W
tym momencie, jeżeli jakiś bloger, którego pobieramy w RSS, postanowi nas zhakować, wystarczy, że w swoim generatorze umieści któryś z tych przykładowych kodów, no i mamy problem. Broken Access Control, czyli problemy z ACL-em, z dostępem do poufnych danych. No tutaj, jak widzimy na przykładach, nie należy stosować ACL-a z wykorzystaniem ciasteczek, gdzie użytkownik zwykły od administratora różni się jedynie ciasteczkiem, gdzie admin równa się 1, czy też rolą, którą można zedytować z 0 na admina, moderatora, czy co się nam tylko podoba. Kolejny bardzo często spotykany problem w aplikacjach obecnie związany z tymi Vue.js, Angularami i całym Ajaxem jest kwestia, że aplikacja w miejscach, w których nie ma Ajaxa, ma filtrowania, jeśli chodzi o ACL. Znowuż tam, gdzie się pojawia Ajax, często ACL, jakiekolwiek kwestie weryfikacji, kto pobiera te dane, są już wyłączane. Kolejna kwestia to brak czyszczenia sesji przy logowaniu, czyli jeżeli z danego komputera logował się administrator, często dochodzi do sytuacji, gdzie kasujemy jedynie, że user jest zalogowany, jednak trzymane w sesjach informacje na temat roli użytkownika są, nadal siedzą, więc logując się przez konto zwykłego użytkownika możemy dostać dostęp do administratora. Błędy konfiguracji serwera, frameworków i tak dalej. No to tutaj trzeba uważać, czy jeśli pracujemy na środowisku deweloperskim, czy też serwerach produkcyjnych. Wiadomo, na serwerach produkcyjnych nie powinny być wyświetlane błędy, czyli jakiekolwiek magiczne strony z frameworków na temat exception i całej ścieżki, co się działo i gdzie wywołał błąd, powinny być powyłączane z automatu na produkcji. Nie powinno być czegoś takiego, że pracujemy na produkcji nagle i poprawiamy coś w magiczny sposób, bo poszedł problem z uploadem czy deployem. Tak jak widzimy, trzeba kasować również katalogi z przykładami kodu. Jeżeli pobieramy jakieś biblioteki, które wykorzystujemy na naszej aplikacji, te biblioteki często mają osobny katalog z demo, gdzie te demo z reguły nie mają nic wspólnego z bezpieczeństwem. Może być tam na przykład upload plików bez jakiejkolwiek weryfikacji. Wiadomo, takie katalogi trzeba z tymi przykładami usunąć. Jeśli chodzi o błędy konfiguracji w frameworkach, no to na przykład kwestia weryfikacji IP-ka, czy pobieramy normalny IP-k, czy też z jakichś specjalnych nagłówków typu X-Forward Record, czy też wyświetlanie błędów. No i co nam sam framework generuje w samej podstawowej formie, czyli tak jak wspomniałem, na przykład domyślnie system tworzenia autoryzacji, który tworzy nam system logowania, który nie blokuje nas praktycznie przed niczym. Można wprowadzać nieskończenie długie hasła, nie ma jakiejkolwiek obrony przed brute force'em i tak dalej. Tego typu kwestie są kwestiami związanymi z błędami właśnie misconfiguration. No i z tym trzeba się związać, że trzeba się jakoś zabezpieczyć przed tym. Punktem 7 jest XSS. XSS zapewne część osób już miała styczność. Jest to po prostu wstrzykiwanie kodu JavaScript na naszą stronę. Ten kod albo ma jakoś zdewastować naszą stronę, czy też podszywać się pod naszą stronę, na przykład aby wykraść dane użytkownika, czy też wygenerować jakiś iframe, przez który zostanie pobrany dla nas jakiś trojan. Osoby, które miały, na przykład istnieje oprogramowanie o nazwie BIF, które generuje JavaScript, po którego umieszczeniu na zainfekowanej stronie użytkownik dostaje pytanie, czy chce zaktualizować swój program Adobe. To taki dość znany komunikat, takie okienko, czy chcesz zaktualizować Adobe. Jeśli chodzi o XSS, XSS dzieli się na Reflected oraz Stored. Różnią się one tym, czy są zapisywane, są zapisywane na naszym serwisie, czyli później, czy są później serwowane wszystkim użytkownikom, czy też są reflected, czyli my je wysłaliśmy i wyświetlamy tylko sobie. Tutaj jeśli chodzi o reflected, może być to na przykład XSS wysłany w nagłówku w CSS-ie, który użytkownik kliknął w jakiś link, nie zwrócił uwagi,
na przykład ktoś mu w przeglądarce w telefonie wpisał XSS-a, jakiś local storage, zgromadził dane, co użytkownik wyszukiwał. Przy każdym kolejnym razie, kiedy użytkownik szuka danych z automaku, jest lista podpowiedzi, w której był już zapisany ten nasz reflektor XSS i wykonuje się jakiś JavaScript, który pobiera jakieś dane z użytkownika telefonu. Jak widzimy na slajdzie, mamy tutaj przykłady XSS-a związanego z samym HTML-em. Tutaj jest kwestia escape'owania cudzysłowiów, ponieważ z reguły, jeżeli escape'ujemy HTML, zakładamy, że będzie to escape'owana treść między tagami. Niemniej, aby wykonać XSS oraz kod JavaScript, nie potrzebujemy wcale ostrych nawiasów. Może to być po prostu średnik i po nim na przykład jakiś onclick, onfocus i w cudzysłowach nasz główny kod z XSS-em. XSS oczywiście może istnieć w dowolnym miejscu. Może to być CSS, jeżeli pozwalamy użytkownikowi na przykład załadować własny obrazek z innej strony, jeżeli pozwalamy mu personalizować swoją stronę, czy też korzystamy właśnie z jakichś nowoczesnych location hash slice, czyli to wszystko, co jest po hashtagach, w Angularach, w UIOTS-ach i tych nowocześniejszych frameworkach MVC dla JavaScriptu. Tutaj mamy przykład, że XSS praktycznie nie potrzebuje żadnych specjalnych cyferek czy też liter. Zaprezentowany tutaj kod jest to nic innego jak alert 1, który pod dziwo się wywołuje. Jest interpretowany tak samo, jakbyśmy napisali zwykły kod w JavaScripcie. Wykorzystując, że jest faka, jesteśmy w stanie napisać praktycznie dowolnie każdy kod, który będziemy chcieli później, możemy chcieć zainfekować stronę ofiary. Kolejny punkt jest A8, czyli PHP Object Injecting. Polega na wstrzykiwaniu użytkownikowi serializowanych obiektów. Jeżeli jesteśmy w stanie stwierdzić, że użytkownik skorzysta z jakichś bibliotek czy też frameworków, które są publiczne, gdzie jesteśmy w stanie poznać kod konkretnych klas, które tworzą pliki, operują na nich, czy też korzystają jakieś operacje na shellu z wcześniej zadeklarowanych wartości. Jesteśmy w stanie serializować taki obiekt u nas na lokalu, wysłać w formie stringa. Jeżeli na serwerze ktoś użyje magicznej funkcji wakeup, czy też unserialize, taki kod się wykona, jest w stanie wtedy czy też usunąć pliki, czy też pobrać jakieś dane z serwera, czy też przejąć serwer jakimiś specjalnymi komendami. Kwestia punkt 9, czyli znane podatności w bibliotekach, frameworkach. No tutaj, tak jak mieliśmy w ostatnim czasie, na przykład błędy w WordPressie, które być może część z Was już zdążyła zaaktualizować, być może nie. Znane błędy z ostatniego PHP Mailera umożliwiające wysyłanie etc. password oraz wszelkie błędy związane z starymi bibliotekami, których mogliśmy nie aktualizować na bieżąco. Jeśli coś działa, to po co to ruszać? No, błędy się pojawiają, są wykrywane, wchodzą nowe wersje. My nie podnosimy naszego systemu czy frameworku, ponieważ jakoś działa. W efekcie czego działa z ujawnionymi podatnościami. Punkt A10, czyli kwestia właśnie logowania oraz monitorowania tego, co się dzieje na naszych serwerach. Jest to kwestia, że obecnie, jeżeli ktokolwiek próbuje na przykład, jeżeli mamy dużą ilość użytkowników, ktoś próbuje wykonać brute force, ale nie na jednym użytkowniku, tylko na po kolei listuje wszystkich użytkowników oraz na każdym próbuje tego samego hasła, nasz standardowy system obrony przed brute force może nie zadziałać, ponieważ żadnemu z użytkowników w przeciągu 5 minut, czy też 15, może się nie powtórzyć nieudana próba logowania ze względu na dużą ilość użytkowników. W efekcie czego nie jesteśmy świadomi, że ktoś próbuje skakować dużą część naszych użytkowników, stosując na przykład 100 najpopularniejszych haseł.
takie rzeczy powinny być logowane, no to powinny być odpowiednie działania podjęte. Brak. Tutaj też jest kwestia wykrywania na przykład fuzerów, czyli czy ktoś próbuje nas atakować, jeżeli ktoś próbuje w swoich wysłanych requestach umieścić jakieś SQL Injection czy XSS-a, o tego typu operacjach powinniśmy mieć informacje, powinniśmy dostać chociażby jakiegoś maila informacyjnego, czy też jakieś osobne logi na serwerze. Na dzień dzisiejszy za bardzo informacji, za bardzo takich praktyk nie są stosowane. Obecnie, jeżeli coś się dzieje na naszych aplikacjach, to my o tym nie wiemy. Punkt 10 z OWASP 2013, czyli Redirect and Forward. Jest to kwestia związana z błędami z przekierowaniem, czyli jeżeli w naszej stronie mamy jakiś długi ciąg naszej strony i na końcu znak zapytania przekieruj równa się i teoretycznie jakieś miejsce na naszej stronie, równie dobrze atakujący może tam podać cudzą stronę, na którą zostanie przekierowana ofiara, która będzie myślała, że wchodzi na naszą stronę. Jest tutaj też kwestia, że w takich przekierowaniach czy też o załadowaniach strony, ponieważ forward może być też użyty do załadowania naszej, jakiejś części strony, czyli mamy na przykład include, czy tam controller równa się index, czy też user. W takim wypadku ktoś zamiast użytkownika może podać ścieżkę do etc. password, a końcówkę w naszym kodzie, czyli na przykład .php może być pominięta przez pusty bit, czyli 2.2.0. W ten sposób możemy z naszej strony stracić jakieś dane na naszej stronie, mogą być zinkludowane dane z zewnątrz, czy też osoba wchodząca na naszą stronę może zostać przekierowana na niewiadome, na stronę, która będzie bliźniaczo podobna do naszej, jednak będzie polegać na wyłudzaniu danych. Z kwestii stricte niezwiązanych z OWASP 10, które chciałbym jakoś wyróżnić, jest to kwestia uploadu plików. W plikach, jeżeli standardowo wyślemy plik przez input typu file, dostaniemy w nim nagłówki dotyczące wysokości czy też szerokości naszego obrazka. Jest kwestia, żebyśmy nie zwracali na nie uwagę. Tego typu rzeczy można zmanipulować. Możemy wysłać dowolną treść, która może być kodem PHP, jednocześnie informując serwer, że to jest obrazek o końcówce JPG i wysokości, szerokości, w związku z czym powinniśmy tutaj stosować PHP, czy też file info, które poda nam o wiele dokładniejsze dane na bazie tego, co tej aplikacji, którą dostanie, a nie nagłówków, które zostaną przesłane. Kolejna kwestia to nazewnictwa plików, czyli kwestia, że nie powinniśmy na serwerze zapisywać nazwy, którą przesyła użytkownik. Powinna ona być preparowana, tak aby nie mógł być tam umieszczony jakiś kod XSS, czy też kod shellowy, który przez przypadek mógłby być wykonany przez jakiś nasz wewnętrzny program, no, chociażby systemowy, którego niekoniecznie musieliśmy pisać w naszej aplikacji. Kolejna kwestia to unzip. Jeżeli chcemy operować na plikach zipowych dostarczonych przez użytkownika, na przykład tworzymy coś w stylu chomikuj, chcemy, aby użytkownik mógł do nas wysłać zip z jakąś galerią, chcielibyśmy ją rozpakować i aby wszyscy mogli oglądać, trzeba się liczyć tutaj z faktem, że użytkownik może zipować dowiązanie do etc. password na przykład, w efekcie czego, jeżeli użytkownik nam wyśle takiego zipa, my go rozpakujemy na naszym serwerze i wyprintujemy, użytkownik będzie mógł pobrać nie dowiązanie, lecz plik etc. password, czyli mamy problem. Kolejna kwestia to filtrowanie danych, czyli sprawdzanie, co dostajemy dokładnie użytkownika, a nie tego, nie to, co spodziewamy się. Jeżeli mamy input, który oczekujemy stringu typu email, powinniśmy sprawdzić, czy dostajemy na pewno string, czy też tablicę, zanim wrzucimy na przykład do bazy danych, czy też jakiegoś systemu haszującego, który mógłby wypluć błędy, a jeżeli ich mamy nie wyłączone, no to pojawia się kolejny problem. Powinniśmy unikać czegoś takiego jak massa segment, czyli jeżeli chcemy dodać użytkownika, czy też go zupdate'ować, używamy jak najkrótszych, najnowszych rozwiązań z naszych frameworków, czyli na przykład input all, który pobiera wszystkie dane od użytkownika,
które użytkownik nam przesłał w formularzu, który teoretycznie był ograniczony, praktycznie jest, mógł sobie dopisać tam jakieś dodatkowe pole, na przykład rola równa się admin. Jeżeli w takim wypadku damy user add czy też user update, dochodzi do ataku, gdzie ktoś zwiększył swoje uprawnienia, mimo że my tego nie zakładaliśmy. Kolejna kwestia to błędy logiczne, czyli na przykład stosowanie inputów typu hidden. Jeżeli dotujemy użytkownika, mieszamy w ukrytym polu jego ID, aby później łatwiej było go zaktualizować bez zbędnych zapytań. No w tym wypadku kolejny raz spotkamy się z problemem, gdzie użytkownik może na przykład firebugiem zmodyfikować HTML, może wysłać inny request, w efekcie czego będzie edytować niekoniecznie siebie. To jak widzimy też jest kwestia na przykład z koszykiem, gdzie pobieramy dane od użytkownika, ile na przykład z ciasteczek, ile produktów zamawiał, z jaką ceną. W tym wypadku użytkownik może zmanipulować prawdziwy koszt. To samo tyczy się, jeśli chodzi o ceny. Jeżeli użytkownik jest w stanie zmanipulować cenę i na przykład podać wartość minusową, przy takim dodawaniu ceny plus minus może wyjść na minus, w efekcie czego nie zapłaci za swoje produkty. Jest też kwestia wtórna, już bardziej dla agencji, które wytwarzają dużo powtarzalnego kodu. Korzystując z kodu wtórnego, warto trochę więcej czasu poświęcić na usuwanie metod, które nie będą wykorzystywane. Tak samo jeśli korzystamy z jakichś generatorów data gridów, później kopiujemy w jakieś bardziej publiczne miejsca, ponieważ mogą zostać metody typu delete, czy też update, których miało nie być, nie zostały jakoś oskryptowane pod względem ACL-a w nowym systemie, mimo że w starym był. No i tutaj powstają kolejne kwestie związane z bezpieczeństwem kolejnej luki. Jeśli chodzi o testowanie, czym testować, aby było nam łatwiej wykryć kwestie bezpieczeństwa, luki w bezpieczeństwie. Mamy OWASP ZAPA, jest to fuzer, który możemy zapuścić na naszą stronę, który dokona podstawowych ataków, sporządzi nam listę, co potencjalnie zostało wykryte. To samo tyczy się z WebSuite'em. To jest takiego ZAPA przez proxy podłączamy do przeglądarki. Jesteśmy w stanie przechwytywać wszystkie żądania, jesteśmy w stanie je modyfikować, dzięki czemu na bieżąco wiemy, czy jeżeli wyślemy tablicę zamiast jakiegoś integera, czy serwer jakoś nietypowo zareaguje, czy wyskoczy jakiś błąd i tak dalej. Tutaj mamy OWASP Mantra. OWASP Mantra jest zbiorem bibliotek tak do Firefoxa, jak i Chroma, które ma wiele aplikacji związanych z bezpieczeństwem, które ułatwiają zarządzanie bezpieczeństwem, czyli prosta edycja ciasteczek, nagłówków, nasłuchiwanie wszystkich requestów, które wykonuje nasz serwer, nawet czy to po obrazki, czy też ajaxowe odwołania. Możemy wysyłać jakieś specjalne nasze nagłówki, czy jakiś spreparowany post z własnym plikiem, którym będziemy modyfikować, czy jest to w ogóle obrazek, czy też jakiś PDF. Tutaj mamy screen OWASP ZAPA. Jak widzimy, tutaj jest to lista stron, które zostały przechwycone, na których byliśmy, były jakieś requesty, czy też fuzer sam je wyłapał. Po środku jest część, w której podajemy adres strony, którą chcemy testować. W trakcie requestu wszystkie są zapisywane, wszystkie możemy wielokrotnie wysyłać, możemy je każdym razem modyfikować. Jesteśmy w stanie sprawdzić tak, co serwer przesłał nam, jak i co zostało wysłane. Czyli na przykład możemy wykryć, czy jeżeli strona robiła przekierowanie, ponieważ nie mamy uprawnień, to czy mimo tego przekierowania wykonała się dalsza część kodu, czyli jeżeli nie mamy uprawnień, aby kasować dane użytkownika, ale widzimy po kodzie, że coś dalej było wykonywane, to mimo przekierowania nadal możemy wykonać takie kasowanie, czy też edycję użytkownika. Właśnie zobaczymy tego rezultatu. OSVS, czyli metodologia dotycząca jak sprawnie przeprowadzać testy. Głównymi celami OSVS jest pomoc organizacjom, aby wiedziały, jak to testy przeprowadzać krok po kroku,
Czyli mogę wziąć ten cały dokument, krok po krok przeanalizować wszystkie punkty, które z tych punktów warto już sprawdzić, aby odhaczyć, które punkty były sprawdzone. Jeżeli pojawiły się jakieś błędy, abyśmy byli w stanie bez problemu później ponownie przeanalizować to wszystko zgodnie z jakimś standardem, a nie tak, to mniej więcej pamiętamy, tu chyba coś modyfikowaliśmy, coś może gdzieś wyskoczyło. Oczywiście SVS też jest do standaryzacji, abyśmy zlecając nasze testy penetracyjne po naszym programowaniu nieco bezpieczniejszym, wiedzieli mniej więcej, czego się spodziewamy po firmie pentesterskiej, co mniej więcej powinna nam odesłać, jakie punkty powinny być w niej poruszone, na co powinniśmy przeanalizować, czego oczekiwać. SOS posiada trzy poziomy testowania. Pierwszy poziom jest to dla najprostszych stronek, praktycznie dla wszystkich, czyli po prostu, czy jakiś framework został poprawnie zainstalowany, czy nie wyrzuca błędów i tak dalej. Drugi poziom jest to przeznaczony dla aplikacji, które zawierają dane dotyczące, prywatne dane dotyczące użytkowników, wymagające ochrony, czyli no tutaj dodatkowe jakieś specjalne testy manualne dla SQL Injection, czy też jakieś pliki są przechowywane w publicznych katalogach i tak dalej. Trzeci poziom jest to poziom najdokładniejszy, który zakłada bardzo dokładne testy z użyciem wszystkich narzędzi typu Metasploit, OWASP, czy też Bobsuit. Tutaj dosłownie testujemy wszystko i skupiamy się również na tych nieco bardziej zaawansowanych atakach, gdzie normalnie mogliśmy wyjść z założenia, że a kto to ruszy, kto to znajdzie i tak bardzo zagrzebane. Tutaj mamy opis, znaczy mamy tutaj prezentację obrazkową poziomów. I tutaj jak widzimy, pobierając dokument dotyczący ASVS, dostajemy właśnie takie tablice informujące o punktach, które powinniśmy sprawdzić. Mamy obok pola 1, 2, 3, czyli który poziom ASVS jest, w którym poziomie ASVS obowiązuje dany punkt, czy trzeba go wykonać. W razie czego, jeżeli mamy mniejszą, tudzież większą stronę, rozlecamy testy penetracyjne, jesteśmy w stanie stwierdzić, na którym poziomie testów te testy powinny zostać wykonane. Dodatkowo dla nas jako programistów, którzy chcieliby zwiększyć swoją wiedzę na temat bezpieczeństwa, pod każdą taką tabelką dotyczącą konkretnych segmentów strony istnieją dodatkowe linki do OWASP.org, gdzie możemy znaleźć dodatkowe informacje na temat przeprowadzania ataków, co zrobić, aby wszystko było bezpieczniejsze. Tyle. Dziękuję.